Jakość i bezpieczeństwo żywności mają jakby dwie odsłony. To znaczy, po pierwsze, ta żywność, którą kupujemy, ona bezwzględnie musi być bezpieczna dla życia i zdrowia konsumenta. Ale z drugiej strony, ona ma być też bezpieczna, mówiąc trochę w cudzysłowie, dla naszego portfela. Mówiłem o bardzo poważnym problemie różnic, jakie występują między ilością zbadanych zwierząt, a ilością zwierząt, które są ubijane według Głównego Urzędu Statystycznego. Oprócz tego poważnym problemem jest także sprawa padłych zwierząt gospodarskich i tutaj mamy do czynienia z dużymi znakami zapytania, co się dzieje z tysiącami zwierząt, które padły, a nie zostały zebrane przez przemysł utylizacyjny. Wyniki badań jednoznacznie wskazują, że odsetek próbek, których wykrywamy niedozwolone stężenia, naprawdę jest niewielki. Jest to dużo poniżej 0,5% wszystkich analizowanych próbek, a tych próbek w skali całego kraju bada się ponad 30 tysięcy. Więc to jest bardzo szeroki zakres badań. Bada się w zasadzie wszystko to, co jest przeznaczane do konsumpcji przez ludzi. I jeżeli można sugerować, co warto by było sprawdzić przez NIK, to jest właśnie nakładanie się kompetencji i powielanie tych samych kontroli, które są dla producentów, nie ukrywajmy, bardzo uciążliwe. Komisja Europejska podjęła pracę nad stworzeniem nowego systemu, który by przeciwdziałał zafałszowaniom żywnościowym w krajach Unii Europejskiej. Ten system jest tworzony od 2013 roku i ma być systemem równoległym do istniejącego już wiele lat, tak zwanego systemu RASF, a więc tego systemu, który ostrzega o żywności i paszach niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi. 90% regulacji z zakresu prawa żywnościowego to jest regulacja unijna. Mamy też rozporządzenie 882/2004, które dotyczy właśnie organów urzędowej kontroli żywności. My w naszej regulacji krajowej mamy wyłącznie uregulowaną kwestię ustrojową, no i kwestię przypisania kompetencji do poszczególnych organów urzędowej kontroli żywności. Stąd ujęcie czy uwzględnienie tej perspektywy unijnej wydaje się niezbędne. No i tu właśnie jest nieco z tym problemów.